Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem chory, to oczywiście The Forest. No i cóż, moi drodzy, stało się. Stało się to, co stać się musiało. Pojawił się dwa dni przed planowanym nadejściem update 0.03 i wymazał wszystkie save'y. Zaczynamy totalnie od zera. Jak widzicie, już pierwsza nowość, krokometr, który mierzy nasze kroki. Ja sobie go od razu wyłączę, bo jest strasznie denerwujący. Weźmiemy nasz topór. No i cóż, rozglądnijmy się. Gdzie tak naprawdę w tym momencie się znajdujemy? Są zmiany, są duże zmiany. Przede wszystkim możemy próżno szukać sobie łodzi na plaży, ponieważ w tym momencie łódź randomowo spawnuje się gdziekolwiek na wyspie. Ja szybko przyglądnąłem się update'owi. Z samolotu zniknął znaczek Lufthansa. Przypuszczam, że Lufthansa była niepocieszona tym, że pokazali crash ich samolotu w grze. Dodatkowo w tym momencie można spawnować się w dużym domu. Pojawił się statek, na którym można się budować. What the fuck? Przez moment myślałem, że tam jest jakiegoś rodzaju magazyn, ale okej. Nie jest to magazyn. Nie mam pojęcia, czy została powiększona wyspa. Nie mam pojęcia, czy w końcu możemy dojść w góry. Wydaje mi się, że musimy rozpocząć nową kampanię. Na starcie, ja może spróbuję się pożywić trochę. Otwórzmy kilka toreb. Jak widzicie, zostało zmienione trochę światło. Wszystko stało się ciemniejsze w tym miejscu. Nie do końca widzę, gdzie są wszystkie torby. What the fuck? Gdzie są torby? Torby, proszę. No dobra, jest tutaj jedna. Ja postaram się nie połamać sobie nóg od razu na starcie. Idealnie. Torba wylądowała w miejscu, w którym bardzo ciężko było mi ją otworzyć, ale jakoś się udało. Jeszcze dwie. Ja naprawdę nie chcę się tam zsunąć. Mamy batonika, więc troszkę zaspokoiliśmy nasz głód. Jak widzicie, batony nie odnawiają już głodu, tak jak miało to miejsce w poprzednich wersjach. Zbierajmy w tym momencie wszystko, ponieważ twórcy twierdzą, że totalnie zostało update'owane inventory, więc nie powinno być już problemów. No i cóż, poszukajmy miejsca na nową bazę. W tym momencie wydaje mi się, że chciałbym się rozbić po raz kolejny gdzieś blisko wody, ale jednocześnie nie na plaży, chciałbym się rozbić gdzieś pośród drzew, gdzie problemem nie będzie dla mnie ścinanie, ponieważ naprawdę noszenie bali drzewa przez kilka godzin jest trochę problematyczne. Nie mam pojęcia, gdzie w tym momencie doszliśmy, ale wygląda to co najmniej cool, zwłaszcza drzewa, które rosną. Okej, już wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy prawdopodobnie nad wyspą, na której zacząłem budować ostatnim razem. Jak już mówiłem, nie do końca chcę budować na wyspie. Wydaje mi się, że wybuduję na samym brzegu, gdzieś pośrodku lasu, więc zejdźmy może na dół. Zanim to zrobię, chciałbym przejść na drugą stronę wyspy i zobaczyć, czy tak naprawdę to, co mówią deweloperzy, jest prawdą, czyli czy łódź spawnuje się randomowo. Mam nadzieję, że tym razem będę w stanie znaleźć kokpit. Już widzę wioskę kanibali, która nadal tam się znajduje. Nie jestem do końca pewien, co w tym momencie jeszcze zostało dodane. Jest lista bugów, które zostały podobno naprawione. Między innymi bieganie kanibali po dnie oceanu, czego mieliśmy szansę doświadczyć ostatnim razem. Ja, jak mówiłem, staram się nie spaść od razu w pierwszym odcinku, połamać sobie nóg, wylądować w jaskini. Byłoby to co najmniej słabe. Okej, mamy namioty, może jakieś jedzonko, tego typu rzeczy? Nie bardzo. Nie jestem do końca pewien, czy zostały dodane nowe jaskinie, które eksplorowaliśmy w kilku odcinkach. Wydaje mi się, że w tym momencie idziemy w dobrym kierunku, że za moment powinniśmy dojść gdzieś do naszej byłej plaży. Ja oczywiście będę korzystał, otwierał wszystkie torby, ponieważ jeżeli inventory zapisuje się tak, jak mówili to deweloperzy, będę starał się zbierać co tylko mogę. Byłoby świetną opcją rozpocząć sobie dzień po zapisie z pełnym inwentarzem, z batonami. Jak na razie ilość się zgadza. Alkohol 6. Dobra, jak na razie jest ok. Jestem w stanie wybaczyć deweloperom to, że niestety zniknęła moja poprzednia baza oraz to, co zaczynałem budować. Jeżeli tylko wszystkie te bugi, z którymi mieliśmy problemy ostatnim razem, zostały naprawione. Nie jestem do końca pewien, gdzie tak naprawdę w tym momencie jesteśmy. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj powinna być plaża. Widzę tam ocean.
Niestety nie jestem w stanie rozpoznać tego miejsca, ponieważ poprzednim razem, jak wiecie, jeżeli to jest, jesteśmy przy samej plaży, to wszystkie te drzewa były na mojej mapie wycięte. No i cóż, chyba jesteśmy w niezłej okolicy. Wydaje mi się, że jesteśmy przy naszej plaży. No tak, jest kotwica, jest namiot. Wydaje mi się, że od razu możemy sobie zebrać włócznię, która tutaj się znajduje. Alkohol. Widzę, że jeżeli chodzi o alkohol, nic się nie zmieniło. What the fuck? Okej. No dobra, wydaje mi się, że to ma być... No dobra, nie wiem, co to ma być. Ja to zostawię w spokoju, bo pewnie zginę... Co? Dobra, nie jest to coś, co chce mnie zaatakować, więc ja to totalnie oleję. Chodźmy dalej. Dalej nie możemy zrobić nic z rekinem. Przejdźmy więc na drugą stronę i zobaczmy, czy deweloperzy ściemniali, mówiąc, że łódź zniknie. Weźmy może na wszelki wypadek nasz topór. No i cóż. Oh fuck. What the fuck? Czy oni piją wodę? Na razie chyba mnie nie zauważyli. Łódź? No nie, łódź dalej jest. W trochę innym miejscu niż poprzednio, ale dalej jest. Za to zastanawiam się, co oni w tym momencie robią. Nie wydaje mi się, żeby pili wodę. Może modlą się, tak było to powiedziane w którymś z odcinków, a ja nie chciałem wierzyć. Okej, oni coś zjedli. A właśnie ich kolega rozpadł się na kawałeczki, oni po prostu zjedli swojego kolegę. To nie była modlitwa. Chodźmy więc w centrum naszej wyspy. No i cóż, poszukajmy w końcu dobre, dogodne miejsce, w którym moglibyśmy się osiedlić. Po drodze ja sobie sprawdzę, czy nadal znajduje się tutaj jaskinia. Dobra, jaskinia jest na swoim miejscu. Jak na razie nie będę do niej wchodził, nie chcę sprawdzać, co w niej się znajduje. Przejdźmy więc na drugą stronę wyspy i wydaje mi się, że zaczniemy się osiedlać. Jak już mówiłem, w tym momencie kabina z 82 logów pozwala nam zbudować nie tylko samą kabinę, ale jest to także miejsce zapisu. Dodatkowo deweloperzy obiecują, że pojawią się drzwi i okna, które można zamykać, więc w końcu kabina, która była totalnie bezużyteczna i stała sobie po prostu od tak w mojej poprzedniej bazie, stanie się użyteczna, jeżeli oczywiście będę w stanie ją zbudować. Jeżeli oczywiście nie zginę, zanim to się stanie. Na wszelki wypadek, gdyby chciał wstać. Wracając do tego, co powiedział ktoś w komentarzach, że kanibale, którzy są zabici, po prostu się nie respawnują, czyli można wybić wszystkich kanibali na wyspie. W tym momencie zaczynamy od zera, więc ilość kanibali została zresetowana znów do zera. Powinniśmy widzieć ich dużo, dużo więcej. Dobra, czy jesteśmy w miejscu, o którym mówiłem poprzednio? Wydaje mi się, że tak. Tak jak mówiłem, nie chcę do końca budować się na tej wyspie, ponieważ po raz kolejny będę nosił drewno przez praktycznie 10 odcinków. Wydaje mi się, że tutaj jesteśmy dosyć blisko lasu. Chociaż z drugiej strony można by się wbić trochę głębiej w las. No dobra, decyzja zapadła. Wybudujemy naszą nową bazę w tym miejscu. W tym miejscu wydaje mi się, że nikt nie może nas zajść z tamtej strony. Z tamtej strony raczej nie znajduje się żaden obóz kanibali. O ile dobrze pamiętam, tam znajduje się jeden, a nie powinien on być większym problemem, jeżeli zbudujemy chatę, do której nikt nie będzie mógł wejść. Więc wejdźmy na naszą małą górkę. Wybierzmy sobie nasz survival guide i może przyjrzyjmy się, co tak naprawdę się zmieniło. Więc jeżeli chodzi o ogniska, wszystko jest dokładnie tak samo. Chata, 82 logi, w końcu zostało to poprawione w survival guide, pokazuje to prawdziwą ilość logów, która jest potrzebna. Mamy stick holder, czyli holder na patyki, nie tylko na logi, tak jak miało to miejsce ostatnio. Ściany, czyli dokładnie to, co mieliśmy poprzednio, platformy oraz schody. W końcu pojawił się stick marker, czyli prawdopodobnie możemy w końcu rozstawiać markery na wyspie. Nie będę musiał budować jakiegoś szałasu, żeby pokazywał mi, w którym kierunku mam iść, co jest świetną opcją moim zdaniem. Wróciła ławka, która mam nadzieję w tym momencie można wejść z nią w jakąś interakcję.
Okej, pojawił się cień na moim survival guide'zie. Przez moment myślałem, że coś za mną stoi. Pułapki pozostają dokładnie tak samo, jak były. Mamy klatkę na króliki, która nie wiem, czy w tym momencie można z nią coś robić. Ostatnimi czasy była totalnie bezużyteczna. Ogródek. Mamy houseboat, czyli będziemy mogli sobie wybudować dom na łodzi. Jestem ciekaw, na pewno będę próbował. A następnie, no cóż, effigies. Mamy nowe effigies, zrobione tylko i wyłącznie z głowy oraz tylko i wyłącznie z rąk. No i to by było na tyle, więc wydaje mi się, że rozpocznę od budowy wielkiej chaty i spróbujemy, czy w tym momencie można się w niej zapisywać, jeżeli tylko będę w stanie ją znaleźć. Dobra, chata wygląda ok. Wydaje mi się, że chciałbym sobie ją obrócić w stronę oceanu. Wydaje mi się, że tak będzie ok. No i dobra, 82 logi. Okej, wydaje mi się, że cykle dnia i nocy zmieniły się na dużo, dużo szybsze, ponieważ kiedy grałem pierwszy raz, byłem w stanie praktycznie wybudować taką chatę w jeden dzień. Zrobiłem praktycznie 1/3 chaty, gdzie w tym momencie już jest noc, jak widzicie. Księżyc pięknie wychodzi zza naszej góry, ja kontynuuję moją pracę.
Fuck, okej. Okay. Kilka belek przed ukończeniem naszej bazy pojawiła się grupka kanibali. Nie przeszkadzali mi całą noc. Ja spróbuję oddalić się gdzieś na bok, może oni przejdą. Ostatnie, czego w tym momencie chcę, to zaczynać walkę z nimi. Zanim nie jestem zapisany, ponieważ cała budowa, którą robiłem przez ostatnie pół godziny, poszłaby na marne. Więc ja pozwolę im spokojnie odejść, wydaje mi się, że odchodzą. Przynajmniej przywódca grupy poszedł w tamtą stronę, mam nadzieję, że następna dwójka podąży za nim. Przyszli zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się na ich podwórku. Wracając do tematu. Wydaje mi się, że za moment będziemy w stanie ukończyć naszą chatę. Pracowaliśmy praktycznie cały... Oh fuck. Okej, odejdźcie sobie już. Już tak, już możecie sobie iść. Pracowaliśmy cały dzień oraz całą noc. No i cóż, byliśmy w końcu w stanie ukończyć chatę. Jak mówiłem, wydaje mi się, że totalnie został zmieniony czas w grze. To znaczy, wydaje mi się, że poprzednio, kiedy budowałem chatę, byłem w stanie wybudować ją w jeden dzień. W tym momencie potrzebowałem na to praktycznie dwóch dni, czyli strasznie przyspieszył czas. Dodatkowo, jak widzicie, mój głód spadł totalnie do zera praktycznie w przeciągu kilku chwil, więc wydaje mi się, że to też zostało zmienione. Ja postaram się zabrać ostatnią belkę stąd. Mam nadzieję, że oni mnie nie zauważą, jeżeli tutaj jeszcze są. No i cóż, ostatnie dwie belki. Zobaczmy... Oh fuck! Okej, deweloperzy nie kłamali. Mamy drzwi, mamy też grupę kanibali, z którą będziemy musieli sobie poradzić, jeżeli postanowią zaatakować. Okej, nie chcę ich prowokować. Co robisz, kobieto? Okej, jak na razie oni nie są chyba aż tak źle nastawieni. Hołk! Ja, biały człowiek! Kurw! Aaaa! No dobra, chyba są źle nastawieni. Zabijmy go, zanim ta kobieta wróci. Okej, ona już wróciła i atakuje mnie za moich pleców. Więc postarajmy się nią zabić. Nie zginąć, nie wylądować w ich jaskini, zanim zdążyłem się zapisać, ponieważ to by było bardzo, bardzo słabe. Okej, trochę mi się oberwało. Nie jestem do końca pewien, czy został zmieniony styl walki. Definitywnie potrzebuję tutaj dodać sobie energii, więc wypijmy sobie kolę. Ona w tym momencie utknęła w moim domu, co jest mi jak najbardziej na rękę. Gdzie jest ten drugi koleś? Okej, on już postanowił wstać. Nie, nie uciekaj, nie... Okej, uciekł. Dobra, wejdźmy do domu, zobaczmy, co tam się dzieje z nią, czy ona dalej tam siedzi? Tak, ona weszła sobie do naszego domu i postanowiła sobie tutaj posiedzieć. Wykończmy ją od razu... Fuck! Okej, ona ma całkiem niezłego strzała. Ja spróbuję sobie wziąć jakieś lekarstwa oraz ją wykończyć, jeżeli będę w stanie. Wydaje mi się, że ona tutaj gdzieś powinna jeszcze leżeć. What the fuck? A, okej, czyli możemy tutaj spać. Dobra, wyjdźmy na zewnątrz, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Drzwi teoretycznie są, możemy się zapisać. Wydaje mi się, że tam jest kanibal, nie jestem do końca przekonany. Dobra, wejdźmy do środka, ja spróbuję przetestować zapis gry. Jeżeli gra się nie zapisze, nie będę zadowolony. Do zobaczenia za chwilkę. Okej, jestem pełen optymizmu. Nasza kabina nadal stoi w miejscu, gdzie ją postawiliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje, jest góra, jest. Miejsce do spania jest, zapis gry działa. Wydaje mi się, że następną rzeczą, którą w tym momencie zrobimy, będzie zbudowanie ogniska. Wydaje mi się, że nie ma w tym momencie tutaj żadnych kanibali, którzy mogliby nam zagrozić. Pytanie brzmi, gdzie zbudujemy ognisko? Zastanawiałem się, czy zbudować ognisko na zewnątrz, ale wydaje mi się, że lepszą opcją w tym momencie będzie zbudowanie ogniska wewnątrz. W tym momencie możemy się tutaj zapisać, gotować sobie nasze jedzenie itd., itd. Zbudujmy więc może ognisko w rogu naszej kabiny, w tym miejscu. No i cóż, cztery kamienie. Właściwie cztery patyki, trzy kamienie, które już mamy. Potrzebujemy kolejnych czterech kamieni. Wydaje mi się, że będą tutaj gdzieś w okolicy. Jeszcze jeden. No i okej, mamy nasze kamienie. Próbujmy dokończyć nasze ognisko. No i ognisko stoi, odpalmy. No i cóż, jestem pełen optymizmu. Mamy kabinę, jakimś cudem udało nam się przetrwać pierwszą noc, jest miejsce do spania i zapisywania, jest ognisko.
Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek Wam się podobał. Jak już mówiłem, jestem pełen optymizmu. Wydaje mi się, że przeżyjemy tutaj wiele, wiele dni. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!